dalej jesteśmy na rynku we Wrocławiu. Widzimy iluminacje karnawałowe, na które prezydent miasta Wrocławia, czwarta kadencja, przypomnę, jest to chyba rekordzista, jeśli chodzi o prezydentów wielkich miast w Polsce, wojewódzka metropolia Wrocław, a prezydent Dutkiewicz jest prezydentem czwartej kadencji. I zadłużył miasto przeogromnie. Dług miasta wynosi ponad 3 miliardy. Manko w kasie na rok 2015 ponad 300 milionów. Z tego, co udało mi się z sesji, bodajże w grudniu, ostatniej sesji Rady Miejskiej dowiedzieć, którą nagrywałam dla Królewska TV, skarbnik Urban, nomen omen o takim nazwisku, przedstawiał dane. Prawdopodobnie jest taka sama sytuacja jak z długiem publicznym w ogóle całej trzeciej RP, że zataja się prawdziwa wysokość długu, bo mówi się o bilionie złotych, a prawdopodobnie ten dług jest zaksięgowany w taki sposób, że tyle wychodzi oficjalnie, a nieoficjalnie są to 3 biliony. I w związku z tym pytanie zasadnicze, ile kosztuje miasto na przykład taka iluminacja, czy to jest potrzebne, ale jeśli Wrocław jest stolicą europejskiej kultury w roku 2016 przez cały rok, ile będzie to miasto kosztować? Ile miasto Wrocław musi dołożyć do tej imprezy potrzebnej wrocławianom, tak naprawdę jak wczorajszy śnieg? No dobrze, wczorajszy śnieg, na razie śniegu nie ma, ale powiedzmy jest ten śnieg, o którym mówiła pani Andreas. Ale teraz musimy jeszcze coś tutaj wbić, bośmy akurat zapomnieli jednej bardzo ważnej sprawie. Komu mamy też podziękować? Byliśmy na wszystkim podziękowani, ale też jest jedna osoba taka wyjątkowa na swój sposób, której też trzeba podziękować. Dlatego oddaję głos. Tą osobą jest prezydent drugiej RP, hrabia Jan Zbigniew Potocki. Mówi się bodajże Jan Zbigniew Hrabia Potocki, który jest z nami w kontakcie telefonicznym i mailowym. Pan prezydent Potocki miał przyjechać do Wiśnicza, zapowiedział swój przyjazd, nie przyjechał z przyczyn niezależnych, prawdopodobnie także od niego. No i też chcemy tutaj podziękować, że powiedzmy w jakiś sposób poznaliśmy takiego człowieka, że taki istnieje, jeszcze żyje. O, ja tutaj miałem okazję też rozmawiać z nim. Jeszcze żyje, jeszcze go nie zabili. Ale to niby to nie jest takie śmieszne. Jest prezydentem od 2009 roku, od sierpnia. I w ogóle ten temat tej prezydentury jest jakby, on funkcjonuje ze skutkiem finansowym, tylko on po prostu, ten skutek finansowy nie istnieje z racji właśnie uwarunkowań historycznych, gdzie wszyscy wojują z tym, żeby nie było na ten temat jakiejkolwiek rozmowy. My w swoich filmach mówiliśmy tutaj, dlaczego nie ma tej rozmowy na ten temat, chociażby mówienia. I to jest akurat, wszyscy milczą na ten temat na zasadzie mafijnej omerty. Tak, jest bardzo wiele tematów tabu. Jest wiele tematów, a to jest temat taki... I na pewno takim tematem jest prezydent Ponieważ Polacy muszą wiedzieć o takich rzeczy, że powiedzmy wszyscy dostali odszkodowania, a Polska powiedzmy ma wypędzone 3 do 8 milionów obywateli polskich, W ciągu kilku lat. Po wejściu do Unii Europejskiej, który miał nam zapewnić ten Anschluss do Unii Europejskiej, miał nam zapewnić dobrobyt. A czy zapewnił, proszę Państwa? No i to się tak stało, że to jest na pewno polityka, właśnie ta migracyjna, żeby tutaj powypędzać tych Polaków z tej Polski. Tutaj się bojuje. Jest przypuszczenie, jest prawdopodobne, że po co się Polaków z Polski wypędza na cztery strony świata? Ano, robi się miejsce dla Judeopolonii, która do 2020 roku ma się tu zjechać i zamieszkać zamiast Polaków.
No, czyli no, kolejna podmianka. To jest raz podmianka, ale się tutaj... Polaków jak, na Żydów. Jak widziałem tutaj takich, no jakby to powiedzieć, taką mapkę, akurat tą mapkę to pokażemy powiedzmy przy okrągłym stoliku tą mapkę z komputera. No, takie są plany, żeby tutaj Polskę podzielić, jeżeli nie, ona już nie została podzielona. I tutaj na tym terenie mamy co? Sprechen Sie Deutsch. Tak, Sprechen Sie Deutsch. Pięknie nawiązałeś do tematu niemieckiego, który chcieliśmy właśnie dzisiaj także omówić. Mniejszości niemieckiej w Polsce i polskiej mniejszości w Republice Federalnej Niemiec, bo skoro kilka milionów Polaków wyjechało ostatnio, to także do Republiki Federalnej Niemiec na pobyt tymczasowy, czyli tak zwane Saksy, lub na pobyt stały nawet. Czy ma to jakieś odzwierciedlenie na przykład w Państwowej Komisji Wyborczej do wyborów prezydenckich w maju 2015 roku i do wyborów parlamentarnych w 2015 roku w październiku, 25 października. Państwowa Komisja Wyborcza na czele z przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej sędzią Hermelińskim naliczyła, proszę Państwa, 17 tysięcy Polaków. Dobrze. W RFN-ie. Tak. W całym RFN-ie. Realnie, o co tu chodzi? Realnie ich jest tam 3 miliony, ale nie o to chodzi. No ale... Zarazem wam o co tutaj głównie chodzi. O co tu głównie chodzi? Chodzi o język. I to jest najważniejsza kwestia. Tutaj jedni jeżdżą, drudzy są tam na stałe i tak dalej. I na czym cały WIST polega? WIST polega na tym, że jak ja kiedyś kupowałem w niemieckich marketach, też tam był MediaMarkt czy tam jakiś inny, sprzęt AGD, ja szukałem instrukcji po polsku. Słuchajcie, tam było 17 języków, takich nawet drobnych, mało znanych, ale tam były, a nam na przykład nie ma polskiego języka. Właśnie w tej instrukcji obsługi do tego sprzętu AGD, który kupowałem wtedy w Niemczech. I ja szukałem, no i w końcu się wyszło szydło z worka, że polskiego języka, mimo tam Polaków jest od metra, jak to się mówi, języka polskiego nie ma, ale wiecie dlaczego jego nie ma w Niemczech? Ponieważ on nie jest językiem narodowym, a językiem etnicznym. A więc dlatego go nie ma. A więc to jest problem, dlatego go nie ma w instrukcji obsługi. Może oczywiście znacie inne powody, dla którego nie ma języka polskiego w instrukcjach obsługi do AGD, mimo że jest nawet, nie wiem jaki to tam język był, ale to takie drobne. No 17 języków nie ma polskiego. A Polacy, powiedzmy, tam jest potężna grupa narodowościowa w Niemczech. A więc ja kiedyś na przykład byłem na takiej imprezie w Wiesbaden, taką właśnie tej całego tej stowarzyszenia Polaków w Niemczech, bo jest coś takiego. I nawet tam ta pani prezes to właśnie mieszka w Wiesbaden. No i słuchajcie, to było tam taki teren kościoła, nie? Polskiego w Wiesbaden, bo jest taki. I się okazało, wiecie co? Że no tam był trochę taki, trochę parkingu, no dość duży, no i dość duży teren trawnika. To wiecie co? Jak ja tam przyszedłem po paru, załóżmy, jak się trochę już zaczęła ta impreza, później się rozkręciła, to ja musiałem na trawniku po drugiej stronie ulicy stać, żeby można było się dopchać. A więc tak ogromny, tak duży teren został zajęty przez Polaków, czy tam były imprezy i tak dalej, jakieś tam poczęstunki, wszystkie tam, wszyscy siedzieli, rozmawiali i tak dalej. No to słuchajcie, to już tam ja się nawet do tych ławek nawet nie dopchałem, bo to już nie szło nawet tego. Po prostu takim Wiesbaden nagle, powiedzmy, masz taki plac tutaj gdzieś wielkości, powiedzmy, 1/4 rynku i nagle on jest, powiedzmy, no, śledzie w beczce. Tak to na nas. Czyli widzimy, że Polacy Wiesbaden, są gdzie... germanizowani, zarówno w Niemczech, jak są germanizowani również w Polsce, Polacy mieszkający w Polsce. Ale co ja chcę dokończyć, że właśnie, że na takim, że nagle, co to jest Wiesbaden, to takie, no, w sumie, no, nie jest takie, to nie jest Frankfurt. To jest 40 kilometrów, a nagle, powiedzmy, nagle cię przychodzi na takie jedno święto, nagle tych Polaków jest po prostu jak śledzi w beczce na tym terenie, nie? Czyli gołym okiem widać, że Polaków jest bardzo dużo w Niemczech. Nawet była swojego czasu taka piosenka, Big Cycją śpiewał, na każdym rogu czai się Turek, Polak lub Turek, nie?
po prostu jest Polaków w Niemczech bardzo dużo. I jaki oni mają status? Czy mają status takiej mniejszości narodowej, jaką żądają Niemcy dla siebie w Polsce, którzy mają jednego posła, w tej chwili zawodowego posła w parlamencie, który zasiaduje nawet w komisji budżetu. Konkretnie o komisjach w tej kadencji od 2015 roku, od października 2015 roku zasiaduje, trzeba sprawdzić, ten jeden poseł mniejszości niemieckiej, ale z powodu nieznanej liczby Niemców mieszkających w Polsce, bo mnie jest nieznana liczba Niemców mieszkających w Polsce, mają oni takie przywileje, dwujęzyczne szyldy na Opolszczyźnie, w niektórych wioskach. Tak jest, ja dobrze o tym wiem. Niemiecki praktycznie w każdej szkole gimnazjalnej i każdej szkole średniej, na maturze. Bo proszę Państwa, jeżeli polskie dzieci są germanizowane w taki sposób, że od siódmej klasy, czyli siódma, ósma, dziewiąta klasa to jest gimnazjum, muszą się uczyć języka niemieckiego przymusowo, bo nie ma innego języka do wyboru, to czym można to nazwać? I oczywiście w liceum to samo. Można oczywiście wmawiać Polakom, że chcą się uczyć języka niemieckiego, ale proszę spojrzeć na to ze strony, dlaczego wyrugowano język rosyjski. W 1989 roku Polska zmieniła sojusze, jak gdyby, ale przecież nie na takie, żeby w tej chwili wszystkie polskie dzieci musiały się uczyć języka niemieckiego. Bo jeżeli do wyboru jest w szkole średniej, czy gimnazjum, czy w szkole średniej, liceum typu lub technikum, tylko język niemiecki lub ewentualnie francuski lub no, w jednej, nie wiem, dziesiątej francuski, a nie ma w żadnej szkole języka rosyjskiego, to nie jest to wybór tak naprawdę, bo jest to nadal język z Europy Zachodniej. A Rosja jest, jakby na to nie patrzeć, można Rosję lubić lub nie lubić, ale Rosja jest największym krajem słowiańskim. Język rosyjski znają Polacy praktycznie wszyscy, lub w większym czy mniejszym stopniu są w stanie zrozumieć Rosjan. I to jest bardzo niepokojące, że kiedy wpisałam kilka razy już pod różnymi filmami komentarze, że żądamy przywrócenia tej możliwości, tylko opcji wyboru języka rosyjskiego w szkołach średnich i gimnazjalnych, zostałam okrzyknięta opcją rosyjską, czy wezwana od frakcji rosyjskiej, co jest absolutną bzdurą. A po co? No, może tak, może powiedzmy od razu inaczej. Powiedzmy od razu inaczej, bo to tego. Słuchajcie, dla mnie możecie mnie nazywać, czy nas nazywać, lobby rosyjskie, frakcja rosyjska. Mnie raczej tak nie nazywajcie, proszę Państwa. To nie ma najmniejszego znaczenia. W ogóle to jest tego. A to, że ktoś tam nazywa, no to co? No, jeżeli nie ma argumentów, no to on musi tak nazywać, no bo co? Argumenty się liczą, nie tyle, że... Ukrywa się w ten sposób lobby niemieckie, które jest bardzo silne. Bo przecież ktoś zadecydował w Ministerstwie Edukacji o wprowadzeniu na taką skalę języka niemieckiego do polskich szkół, począwszy od siódmej klasy, czyli od gimnazjum. To, że wprowadzono reformą edukacyjną gimnazja w ogóle, których nie było w Polsce przedtem, a system edukacji w PRL-u był na dosyć wysokim poziomie w porównaniu z Europą Zachodnią, zniszczono w ten sposób ten system wypracowany przez 50 lat, ale co właśnie kwestia językowa, co najważniejsze, zlikwidowano praktycznie język rosyjski. I lub inny język słowiański, czyli my apelujemy do ministra edukacji, jest nim w tej chwili kto? PiS. Chętnie proszę w komentarzu umieścić, jak ktoś wie, kto w nowym rządzie Beaty Szydło jest
ministrem edukacji narodowej, ale apelujemy do tegoż ministra, ażeby wprowadził z powrotem możliwość wyboru, rzeczywistego wyboru, a nie tylko pozornego wyboru języków przymusowych, dlatego że obligatoryjnie polska młodzież, dzieci i młodzież w gimnazjach i w szkołach średnich musi uczyć się aż dwóch języków. A od podstawówki praktycznie jednego języka obcego i zazwyczaj jest nim angielski. Ale co będzie, jeżeli zastąpi ten angielski język niemiecki? A takie sygnały dochodzą mnie z Opolszczyzny, że już w podstawówce muszą dzieci się muszą, proszę Państwa, później wystarczy, bo taki jest program. A później wystarczy, w tej chwili już się zmienia flagi na krzyżackie, czyli czarne orły na żółtym tle, a później będzie tak, że po prostu nagle nazwy się zmienią, na przykład Wrocław się zmieni na Breslau, a to oczywiście to... I mówi się Polakom, przecież wszyscy umiecie po niemiecku, prawda? Bo wszystkie dzieci są wyedukowane po niemiecku. A nawet do tego doszło, że żona obecnego prezydenta III RP, Andrzeja Dudy, jest germanistką, a więc pokazuje się Polakom, że jest to coś zaszczytnego być germanistką. No nie jest, proszę Państwa, nie jest. Wyobraźcie sobie, że w PRL-u żoną prezydenta byłaby nauczycielka języka rosyjskiego. Jak byście do tego podchodzili? Bo ja się też urodziłam w PRL-u i zdaję sobie sprawę, że był to język okupanta. Ale teraz język niemiecki jest językiem okupanta. To samo dotyczy języka angielskiego, który jest językiem okupanta, skoro wojsko amerykańskie maszeruje sobie tutaj po naszych poligonach, maszeruje, defiluje na... paradach. Tak, wojskowych, na święcie Wojska Polskiego zostało zaproszone. I w ogóle ma tu plany wobec Polski, a Polaków się nikt nie pyta, czy się zgadzają na to wojsko. To samo dotyczy, albo jeszcze gorsze, jest sytuacja Bundeswehry, która stacjonuje w Koszarach w Szczecinie i nawet nie wie, Bydgoszczy podobno, i w ogóle nawet nie wiemy, w jakich jeszcze koszarach i poligonach jest już w tej chwili zainstalowana Bundeswehra. Tak jest. I teraz co tak, to ma znaczyć? Przy tym, i teraz tak, może to już będziemy powoli kończyć, natomiast przy stoliku pokażemy tą mapkę, o co chodzi. O, ta mapka to jest najważniejsze w tym momencie. I żeby się przypadkiem ktoś nie pomylił, to ta mapka jest i my ją tak pokażemy na laptopie i będziemy od razu już wiedzieć, o czym my tutaj rozmawiamy bardzo dokładnie. Także dziękujemy. Tak, jeszcze wspomnę, że widzicie Państwo oflagowanie wzdłuż wszystkich latarni, są flagi właśnie Wrocław stolicą jakiej kultury. No właśnie, dobra, dziękujemy. Na razie.